Hej, dzisiaj rozjebała mnie jedna rzecz. I to tak, rozjebała mnie tak dosłownie, bo na pewno wszyscy znają takiego jednego faceta, on nazywa się Krzysztof K. Startował na prezydenta kiedyś tam Rzeczypospolitej z takiej jakiejś tam wioski koło Białegostoku. Jest rozpoznawalny w każdym bądź razie. Ale rozjebała mnie dzisiaj jedna rzecz, tak mega. Oglądałem jakiś tam jego z tych filmików, które on tam wrzuca i on tam powiedział takie coś, że jak ktoś chce sobie z nim zrobić zdjęcie, to może do niego jak najbardziej przyjechać, nie? I, ale w zamian musi mu ta osoba, która wyrzuci mu ten węgiel do jakiejś tam szopki, on taczkę zapewni, łopatę, wszystkie narzędzia i musi 10 takich taczek wywieźć. Ta osoba, żeby sobie pierdolnąć zdjęcie z Krzysztofem, kurwa mać. Kojarzycie, który Krzysztof? Taki cweterek wełniany, taki duży łeb, taka broda bez zębów, taki Shrek w sumie. Tylko nie zielony, tylko brązowy Shrek. Ustalmy jedno, panie Krzysztofie. Aż takim celebrytą to pan nie jesteś, żeby ktoś tam przyjeżdżał i wyrzucał węgiel za możliwość zrobienia sobie z panem zdjęcia. To jest dobre. Choć nie mówi to, że pan nie jest rozpoznawalny, bo jest pan i to mega w internecie i chyba każdy zna i myślę, że w każdym mieście by na pewno ktoś pana znał w Polsce, a kto wie, czyli też nie w Niemczech. To jest fajne, że można w taki sposób zrobić karierę. No mi się wydaje, że trzeba być trochę psychicznie chory, żeby po pierwsze startować na prezydenta Rzeczpospolitej, nie reprezentując sobą totalnie niczego. Zresztą takie też było hasło wyborcze, że nie będzie niczego, więc prezydent jest tak samo zobowiązany, żeby nie reprezentować sobą niczego. Proste, logiczne, nie? Albo na live'ach pan płaczesz tam i pasek, że tam 800 zł na przeżycie, robiąc z siebie tak naprawdę chorą osobę w tym momencie, w głębokiej depresji. No spoko wykorzystanie w sumie kariery takiej internetowej, bo ludzie widocznie się na to łapią, skoro to tak dalej jest zrobione. Fajny pomysł, po co się celebrować, jak niektórzy jeździć limuzynami, się pokazywać i świrować z siebie idealną osobę. A tutaj jest pokazywane tak naprawdę, jak ten celebryta, w cudzysłowie, żyje. No, wszyscy, ci, co oglądają, wiedzą, jak żyje. Już się nie muszę na ten temat wypowiadać. Mówiąc krótko, zaciekawie nie jest. No. Dzięki, pozdrawiam.